dobry. Witam Państwa serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym bardzo Państwu zaprezentować tościk. Tościk a la pizza, można powiedzieć. Jakby alternatywa do dla pizzy. Dla tej pizzy, to jedzą pizzy, zapiekanki lubią, to naprawdę będzie to super danie. Nastawiłam już 5 minut temu pieczarki, ponieważ macie Państwo już na moim kanale. I teraz tak, pokażę Państwu. Tutaj jest 100 gram salami, 100 gram szynki z indyka. Tutaj jest około 100-150 sera starkowanego. Mam troszeczkę tu odłożone, żeby jeszcze później posypać. Będzie fajnie wyglądało. Do tego, proszę Państwa, cebulki troszeczkę świeżej, takie w piórka pokrojone, mieszane papryki. Jak nie macie, to też jest tak dobrze. I bazylię troszeczkę zielonej, żeby to ładnie wyglądało, jak na pizzy. Oregano dałam, tu jeszcze widać. Troszeczkę tymianku. I tak to już wygląda. Można powiedzieć, jak na pizzy. I tak pachnie, naprawdę. Tak pachnie, jakby to już miała być pizza. I tutaj jedno całe jajko, jedno żółtko. Mieszamy i przyprawiamy pieprzem z solą. I tej soli. Ja wszystko Państwu napiszę, ale myślę, że tak gdzieś z pół łyżeczki, to nie za dużo. Do tego trzeba koniecznie dać około 100 gram, tu jest 3 ml, gram, 100 gram śmietanki kwaśnej. Dałam już śmietankę. Teraz już one troszeczkę przestygły. Te pieczarki na masełku. Już koleje tam było. Może złóżka. Nie przeszkadza. Proszę zobaczyć. Nie wiem, czy Państwo widzicie. I to wszystko trzeba tą masę taką wymieszać. Tak mówię. Pięknie pachnie już. Jak ktoś lubi, może dać więcej bazylii. Już proszę zobaczyć, posmarowałam sobie tościki. Mam takie tosty z takimi jakby otrębami, troszeczkę, żeby nie były te białe. Ale bułki mam białe. Przekroiłam na pół i każdy posmarowałam tylko tak leciutko masełkiem. Proszę zobaczyć, będzie lepiej smakowało. Aha. Tu nastawiłam piekarnik już na pół godzinki na 180 stopni. Jeżeli macie nagrzany piekarnik, to ja myślę, że 15 minut i będzie już to zapieczone. To ta masa, to już jest wszystko. Naprawdę bardzo szybko do zrobienia i bardzo smaczne. To bym dała jeszcze soli troszkę. Bo to już musi tutaj być przyprawione. Jeżeli tutaj nie będzie przyprawione, to nie będzie tak dobrze smakowało. Tutaj mam tymianek, troszeczkę tam jeszcze tymianku. I wymieszamy. To musi być przyprawione, ale to nie może być za ostre, za słone. Powtarzam się znowu, ale to jest bardzo ważne. W sobotę, w niedzielę chcecie coś takiego zrobić. Możecie sobie kupić całe opakowanie 8-10 bułeczek i też będzie fajnie. Czy tościk jakiś taki duży, zawsze można mieć w domku. I te bułki, jak kupujecie na przykład mrożone, później odmrażacie, to one są bardzo wilgotne. Ja miałam tą bułkę od wczoraj, ona jest troszeczkę sucha, dlatego. Ale nie wyrzucę, pokażę Państwu, że też można zrobić. W sumie to może, że dla nas będzie za dużo. Jeżeli zrobicie Państwo tego farszu za dużo, zobaczycie, to zróbcie sobie dzisiaj na przykład
4, a zostawcie sobie na przykład na jutro. Też możecie, proszę Państwa, dać to z tuńczykiem. Też będzie idealnie wyglądało. Zamiast szynki, myślę, nie? Czy połowę podzielić tej masy, do jednej części dać, albo na przykład, jeżeli lubicie tylko salami, to do jednej części salami, do jednej szynki, do jednej z tuńczykiem. Wtedy sobie zobaczycie, tak naprawdę, z czym Wam najbardziej smakuje. I wtedy wejdę jeszcze raz. Tak to wygląda. Kolorowo. Tutaj są bułeczki. Tak wygląda bułeczka, która była sucha, posmarowała masełkiem. Słyszycie Państwo, jak chrupie? Naprawdę pachnie pięknie. Tutaj ta też, proszę zobaczyć, chrupiące są. A tutaj są te tościki. Proszę bardzo. Zapraszam, bardzo szybko do zrobienia, bardzo smaczne i co tu dużo mówić. Proszę spróbować samemu gotować. Do następnego filmiku. Dziękuję bardzo za uwagę i może do usłyszenia.